Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy powiedzieć o jednym z absolutnych priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości, o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie w wielu wymiarach, o bezpieczeństwie zewnętrznym. Ostatnio mieliśmy kilka okazji, żeby powiedzieć więcej. Natomiast ja niezwykle się cieszę, że nasze żmudne, codzienne działania prowadzą do podniesienia bezpieczeństwa wewnętrznego, do bezpieczeństwa Polaków i również poczucia tego bezpieczeństwa Polaków. Gdyż zgodnie z ostatnimi badaniami, które zostały już teraz nam przedstawione, blisko 90% Polaków czuje się bezpiecznie w Polsce i to jest dla nas coś niezwykle ważnego, żeby rzeczywiście nasi obywatele czuli pomocną dłoń w policji, w naszych wewnętrznych służbach wspierających, porządkowych, gdyż to wszystko prowadzi do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w szerokim kontekście i jednocześnie też do zwiększenia możliwości działania naszych obywateli na wielu odcinkach frontu, w wielu miejscach. Odwróciliśmy również naszą politykę naszych poprzedników zwijania bezpieczeństwa. Tutaj takim symbolem jest zamykanie placówek policyjnych. Z ponad 800 placówek blisko połowa została zamknięta w czasach rządu PO-PSL. Pan minister Brudziński, a przed nim pan minister Błaszczak odtwarzają te placówki, te posterunki policji. I one przecież są bardzo wyraźnym dowodem działania państwa w terenie, zapewniania bezpieczeństwa naszym obywatelom w miejscach, w których żyją i po prostu potrzebują tego bezpieczeństwa. Ale dzisiaj też w szczególności spotykamy się, żeby przedstawić rezultaty bardzo skomplikowanej, wielowątkowej akcji, a właściwie nawet nie jednej akcji, tylko kilku, która doprowadziła do ogromnego sukcesu na arenie międzynarodowej i do pozbawienia środków różnych mafii i grup przestępczych, które niewątpliwie z ogromną szkodą dla Polaków trafiłyby do Polski, gdyby nie skuteczna akcja Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy ze służbami międzynarodowymi. Nasze służby działają bardzo sprawnie na wielu odcinkach frontu i o tych akcjach takich bardzo skutecznych, antynarkotykowych, de facto antyterrorystycznych, związanych z przestępczością gospodarczą na arenie międzynarodowej za chwilę powie pan minister Joachim Brudziński. Ja chciałem tylko jeszcze na koniec podziękować bardzo serdecznie naszym wszystkim funkcjonariuszom policji, funkcjonariuszom różnych służb mundurowych, dla których mamy szeroko zakrojony program modernizacji służb mundurowych, ale w szczególności warto podkreślić, że to oni, czy pogoda, czy słota, jak to się mówi, czy deszcz, czy słońce, dbają o bezpieczeństwo naszych obywateli na drogach, na ulicach, w różnych miejscach naszego pięknego kraju. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim funkcjonariuszom za to, że zapewniają nam to bezpieczeństwo, że poczucie bezpieczeństwa Polaków rośnie, jest bezpieczeństwo w obiektywnych kryteriach, patrząc na to przez pryzmat obiektywnych kryteriów i subiektywnych, wyraźnie podnosi się. Jestem bardzo wdzięczny za to i dziękuję Wam, drodzy funkcjonariusze, że działacie tak, w sposób taki sprawny organizacyjnie, ale również z ogromnym osobistym zaangażowaniem dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych obywateli. Bardzo serdecznie dziękuję.